Witam Państwa bardzo serdecznie. Otwieram 18. sesję Rady Gminy. Witam bardzo serdecznie Pana Wójta Zygmunta Litwiniuka. Witam serdecznie sekretarza gminy Pana Grzegorza Panasiuka. Bardzo serdecznie witam Panią Agatę Olichwirowicz, która jest z nami dzisiaj w zastępstwie Pani Skarbnik, Pani Zofii Kukawskiej. Witam serdecznie Panią Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Panią Małgorzatę Zińczuk. Witam Panią Inspektor. Drodzy Państwo, na 15 radnych, obecnych jest 13, także nasze obrady dzisiejsze są jak najbardziej prawomocne. Następnym podpunktem, pod punktem B jest przyjęcie porządku obrad. Czy ktoś z Państwa ma uwagi co do porządku obrad? Bardzo proszę. Tam o tej literówce tylko chciałem wspomnieć w punkcie 4 w literze. Tak, bardzo proszę o poprawienie. Zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok oczywiście. Ewidentna pomyłka w druku 2020 rok. Bardzo proszę radnych o poprawienie. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś uwagi co do porządku obrad? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Przypominam, głosujemy porządek obrad. Proszę bardzo. Pani Krystyna Dmitruk. Za. Pani Maja Fabienicz. Za. Pan Kazimierz Federowicz. Za. Pan Zenon Karpiuk. Za. Pani Agnieszka Kondraszuk. Za. Pani Ewelina Łukaszka. Za. Pan Sławomir Mitura. Za. Pan Krzysztof Polecki. Za. Pan Zbigniew Osowski. Za. Pani Beata Sędzikowska. Za. Pani Agnieszka Zgierczyńska. Za. Zbigniew Sokołowski. Za. Pan Zbigniew Ostapowicz. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Następnym podpunktem, podpunktem C jest przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy mają Państwo uwagi co do protokołu? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do przyjęcia protokołu. Bardzo proszę, Pani Krystyna Dmitruk, Pani Maru. Pan Kazimierz Federowicz? Wstrzymuje się. Pan Zenon Karpiuk? Za. Pani Agnieszka Kondraszuk? Za. Pani Ewelina Łukaszka? Za. Pan Sławomir Mitura? Za. Pan Krzysztof Olecki? Za. Pan Zbigniew Osowski? Za. Pani Beata Sędzikowska? Za. Pani Agnieszka Zgierczyńska? Za. Zbigniew Sokołowski? Za. Pan Zbigniew Ostapowicz? Za. Dziękuję bardzo. Przy dwóch głosach wstrzymujących się został przyjęty. Następnym punktem, punktem trzecim jest sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, przepraszam, wójta gminy. Bardzo proszę, panie wójcie, przekazuję głos. Bardzo dziękuję. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, w okresie międzysesyjnym, a więc w przeciągu miesiąca wykonaliśmy, korzystając z pogody, wykonaliśmy remontów dróg. Między innymi zakończono remont drogi gminnej gruntowej Żuki Kalifornia. Na wymienianą drogę nawieziono 558 ton kruszywa i wyrównano równarką. Wspólnota wsi Żuki pokryła znaczną część kosztów w wysokości 12 600 zł, zakupując właśnie kruszywo na tą drogę. Zakończono również remont poszczególnych odcinków dróg gminnych gruntowych w miejscowości Rozbitówka. Nawieziono 468 ton kruszywa i wyrównano równiarką. W miejscowości Kalichowszczyzna wyremontowano drogę Kalichowszczyzna-Żuki oraz odcinek drogi prowadzący do miejscowości Przechód. Na wymienione wyżej drogi nawieziono 360 ton kruszywa i również wyrównano naszą gminną równarką. Również w Bokince Pańskiej nawieziono 120 ton pospółki na uzupełnienie ubytków dróg gminnych, gruntowych w tym sołectwie
oraz kruszywa o frakcji 0,31,5 w ilości 127 ton ponad na remont drogi gminnej gruntowej. Wykorzystano niemal w całości fundusz sołecki. Z tego co wiem jeszcze sołectwo Matiaszówka, Wólka Zabłocka i chyba Bokinka Pańska niestety nie wykorzystały całości ze względu na koniec roku, ale myślę, że te pieniążki w przyszłym roku będzie można wykorzystać. W dniu 29 grudnia został przeprowadzony kolejny odbiór częściowy zadania pod nazwą adaptacja budynku po byłym spółdzielni kółek rolniczych w celu utworzenia Centrum Integracji Społecznej w Tucznej. Realizowano w ramach projektów rewitalizacja gminy Tuczna. Realizacja zadania zostanie ukończona w terminie do dnia 21 stycznia 2021 roku. Wartość zadania to 1 342 064,85 zł. Także trudno sobie wyobrazić, przejeżdżając, że takie potężne pieniążki są tam zainwestowane. W dniach 11 grudnia tego roku oraz 29 grudnia tego roku miały miejsce otwarcie ofert w przetargach nieograniczonych na dostawę i montaż wyposażenia warsztatu na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Tucznej. Wyposażenie zostanie dostarczone oraz zamontowane w ciągu 60 dni od podpisania umowy. Wartość zakupowanego wyposażenia to 216 569 złotych i 15 groszy. W dniu 15 grudnia 2020 roku miało miejsce otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Tuczna. Mówimy to o budynku Urzędu Gminy oraz budynku, który znajduje się z tyłu po dawnym przedszkolu. Także oba budynki zostaną docieplone, przebudowane. No i termomodernizacja pozwoli zaoszczędzić dużo na ogrzewaniu, na energii. Najniższe oferty zostały złożone na kwotę 849 899 złotych 20 groszy. Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na listopad przyszłego roku. W dniu 28 grudnia tego roku złożyliśmy ponownie, tym razem 3 wnioski, bo taki był limit, o dofinansowanie w ramach kolejnego trzeciego naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na łączną kwotę 1 121 871 złotych 11 groszy. Wnioski, które zostały złożone na pokrycie wkładu własnego, to są to następujące. Adaptacja po budynku po byłym SKR w celu utworzenia Centrum Integracji Społecznej w Tucznej oraz remont świetlic wiejskich w miejscowościach Bokinka Królewska, Wólka Zabłocka i Żuki w ramach projektu rewitalizacja gminy Tuczna. Drugi wniosek, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Tuczna. I trzeci, zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych, integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo. Mówimy tu o wieżach widokowych w Tucznej i w Żukach. Mam nadzieję, że w tym kolejnym trzecim rozdaniu otrzymamy dofinansowanie, ponieważ w poprzednim drugim jedynie 4 jednostki samorządu z naszego powiatu otrzymały dofinansowanie. Chyba wiemy z mediów, które to gminy. Mam nadzieję, że teraz no, otrzymamy to wsparcie, ponieważ jestem po rozmowach. Także dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo panu wójtowi. Czy ktoś z państwa ma pytania związane ze sprawozdaniem pana wójta? Nie widzę. Bardzo dziękujemy raz jeszcze. Następnym punktem czwartym jest podjęcie uchwał w sprawie i tutaj podpunkt A. Chodzi o uchwalenie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Tuczna. Ten projekt szeroko omawiany
na komisjach, ale moje pytanie do Państwa radnych, czy ktoś z Państwa, korzystając tutaj z obecności Pani Kierownik, ma jeszcze jakieś pytania w związku z tym projektem? Nie widzę. W takim razie... Bardzo proszę o odczytanie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Tuczne z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 713 z późniejszymi zmianami i artykuł 4 ustęp 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Tekst jednolity, dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 2277 z późniejszymi zmianami. Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Tuczna na 2021 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Tuczna. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo uwagi co do treści tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Bardzo. Pani Agnieszka Kondraszuk, Pani Jarosław Kukarska, Pan Sławomir Mitura, Pan Krzysztof Koleński, Pan Zbigniew Osowski, Pani Barta Zemkowska, Pani Agnieszka Skierczyńska, Zbigniew Sobołowski za, Pan Zbigniew Ostapowicz za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Następnym podpunktem, podpunktem B, jest zmiana wieloletniej prognozy finansowej i tutaj też ten projekt szeroko omawiany, pozytywnie przyjęty przez komisję. Czy mają Państwo jakieś pytania w związku z tym projektem? Nie widzę, więc bardzo proszę o odczytanie tego projektu. Uchwała Rady Gminy Tuczna w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Na podstawie artykułu 228 ustęp 1, artykuł 230 i ustęp 6 i artykuł 232 ustęp 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 869 z późniejszymi zmianami. Rada Gminy Tuczna uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2024 obejmującą prognozę kwoty długu stanowiącą załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć określanych w załączniku numer 2 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. Paragraf drugi. Upoważnia się wójta gminy Tuczna do zaciągania zobowiązań. Punkt pierwszy. Związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku numer 2 przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku. Punkt drugi. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
Paragraf trzeci. Upoważnia się wójta gminy Tuczna do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w drugim paragrafie uchwały. Paragraf czwarty. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań pod wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi. W związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów. Paragraf 5. Traci moc uchwała nr 9/68/19 Rady Gminy Tuczna z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo uwagi co do treści? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę. Pani Krystyna Luzdruk. Pani Maria Pankiewicz. Pan Kacper Kedorowicz. Pan Zenon Kapiuk. Pani Agnieszka Kondraszuk. Pani Ewelina Kukawska. Pan Sławomir Mitułę. Pan Krzysztof Olecki. Pan Zbigniew Osowski. Pani Marta Sutkowska. Za. Pani Agnieszka Skierczyńska. Za. Zbigniew Sokołowski. Za. Pan Zbigniew Kisakowicz. Dziękuję bardzo. Wiem, że ta uchwała również została przyjęta jednogłośnie. Następnym podpunktem C są zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. Przepraszam. Tak. Punkt C, uchwała budżetowa na 2021. A tak. Bardzo przepraszam. Projekt tej uchwały również komisje zaopiniowały pozytywnie. Czy mają Państwo pytania w związku z tym projektem? Ja jeszcze mam. Bardzo proszę, momencik. Proszę o mikrofon. Bardzo proszę do mikrofonu. Zwracam się zresztą na komisjach, był ten temat, przedstawiałem do pana wójta o zmianę w uchwale budżetowej, to znaczy w projekcie budżetu na przyszły rok w kwestii 30 tysięcy, które na dzień dzisiejszy, w dniu kończącego się marca przyszłego roku będzie płacone przez Orange dla gminy Tuczna czynszu za wynajm lokalu w świetlicy w Bokince Pańskiej. W związku z tym, że jesteśmy teraz Rada Mieszkańców Wsi Bokinka Pańska uchwaliła remont budynku po byłym sklepie w kwestii funduszu sołeckiego. Nie wystarczy nam ten fundusz 19 260. Prosilibyśmy, żeby ten fundusz poszerzyć o kwotę tych 30 tysięcy celem dokonania remontu. Jak wiemy, budynek ten jest pod nadzorem konserwatora zabytków. Nadzorze. I tutaj jest taka uchwała podjęta na zebraniu,
by ten remont przeprowadzić w miarę sprawnie i tutaj z projektem. Zresztą o tym przedstawiłem na komisjach, wójt ma odmienne zdanie, sugestie przedkłada, żeby zasugerować, jakim ma budżecie, gdzie zmienić. Nie będę tutaj sugerował. Są to środki, które były przedmiotem w 2016 roku na zebraniu wiejskim, wygospodarowane i ustalone pomiędzy społecznością wsi Bokinka Pańska a spółką akcyjną Orange, chyba, jak się nie mylę. I taką kwotę czynszu ustalono z panią, która była reprezentowała z Wrocławia. I te środki, była przy tym obecna pani sekretarz Henryka Maziarz, miały wrócić do mieszkańców w ogóle Bokinki Pańskiej. Dziękuję. A jeśli można, w odpowiedzi na dyskusję ze strony pana radnego. Ja powtarzam to, co, o czym mówiłem na komisji. Dwa elementy są mi potrzebne, ażebym zgodnie z ustawą o finansach publicznych zgodził się na powiększenie deficytu. Pierwszy element to ogólny, tak jak powiedziałem, ogólny rzemieślniczy kosztorys. Ile to zabezpieczenie, bo rozumiem, że mówimy to o zabezpieczeniu mienia przed zniszczeniem, co się w całości kwalifikuje, bo to by było niegospodarne. Także jaka kwota kosztorysowa jest potrzebna na blachę, na łaty i na rzemieślnika, a też i na deski calówki, które są potrzebne na odnowienie szczytów. To jest jeden element. Natomiast drugi element, proszę panie radny też odpowiedzieć na pytanie, jak zamierzacie jako Rada Sołecka, sołectwo, co zamierzacie spowodować, ażeby pozwolenie na budowę, które według mojej pamięci, wiedzy około lipca straci swoją ważność, ażeby to pozwolenie też nie utraciło ważności, bo macie takie możliwości i środki, ażeby rozpocząć inwestycje, co nie wyklucza w przyszłości z ubiegania się o środki zewnętrzne, unijne. Myślę tu o rewitalizacji. Także tylko te dwa elementy są potrzebne na kolejną sesję. I tu ja nie jestem przeciwny. Przede wszystkim wszystkie obiekty, jakie mamy w gminie, są zabezpieczane przed zniszczeniem, czego przykładem jest na przykład budynek po spółdzielni kółek rolniczych, który teraz jest za kwotę niemal 1,5 miliona odnawiany, a dlatego, że był zabezpieczony, był przykryty. Wszystkie media, przyłącza energetyczne, kanalizacyjne, wodociągowe, pomimo że wyglądał jak wyglądał, ale znalazł się moment, gdzie otrzymaliśmy środki. Podobnie i tutaj myślę, że będzie, pod warunkiem, że jako radny, jako również sołtys, Rada Sołecka, przedstawicie plan Radzie Radnym. A ja mówię, z przyjemnością się tutaj skłonię z prośbą do Rady, żeby zaakceptowała te wydatki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że to na ten temat chyba tyle. Oczekuję również w sekretariacie na piśmie tych analiz. Wtedy wprowadzimy to do porządku obrad kolejnej sesji. Czy mają państwo jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie odczytam projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 4 punkt 9 litery D litery I ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 713 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 212 ustęp 2, artykuł 258 ustęp 1 punkt 1, 2 i 4. Artykuł 264 ustęp 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 869 z późniejszymi zmianami. Rada Gminy Tuczna uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy
w wysokości 18 759 627 zł i 35 groszy. Z tego dochody bieżące w kwocie 15 023 976 zł i 74 grosze i dochody majątkowe w kwocie 3 735 650 zł i 61 groszy. Zgodnie z załącznikiem numer 1, w tym i tu podpunkt pierwszy, dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5 029 521 zł. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 35 tysięcy zł. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4603 zł. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przepraszam, w kwocie 180 tysięcy zł. Paragraf drugi. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 18 982 958 zł i 82 grosze. Z tego wydatki bieżące w kwocie 14 037 553 zł i 37 groszy i wydatki majątkowe w kwocie 4 945 405 zł i 45 groszy zgodnie z załącznikiem numer 2. W tym i tu podpunkt pierwszy. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 5 029 521 zł. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 500 zł. I wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, przepraszam, w kwocie 34 500 zł. Podpunkt czwarty. Wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 4603 zł. Wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 211 280 zł. Paragraf trzeci. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 331 zł i 47 groszy. Punkt drugi. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z jednostek samorządu terytorialnego, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w wyodrębnionych ustawach. Paragraf 905 i to jest kwota 223 331 zł i 47 groszy. Paragraf 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 468 331 zł i 47 groszy. Podpunkt drugi. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 245 tysięcy zł. Podpunkt trzeci. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku numer 3. Paragraf piąty. W budżecie tworzy się rezerwy. I tutaj podpunkt pierwszy. Ogólną w kwocie 40 tysięcy zł i celową w kwocie 39 tysięcy zł. Przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 39 tysięcy zł. Przepraszam, jakieś problemy pewnie z baterią. Paragraf 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik numer 4. Paragraf 7. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem numer 5.
Wydatki na programy, tutaj proszę o poprawienie, bo jest błąd w druku. Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem numer 6. Paragraf 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 120 tysięcy złotych. Oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 120 tysięcy złotych zgodnie z załącznikiem numer 7. Paragraf 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 3 milionów złotych. Paragraf 10. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem numer 8. Paragraf 11. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 3 miliony złotych. Punkt drugi. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w wysokości określonej w załączniku numer 3. Paragraf 12. Upoważnia się wójta gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej. Punkt drugi. Upoważnia się wójta gminy do przekazania uprawnień dokonywania przeniesień planowych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy, za wyjątkiem przeniesień wydatków inwestycyjnych oraz wynagrodzeń i pochodnych. Punkt trzeci. Upoważnia się wójta gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z... Tutaj też bardzo proszę o poprawienie. Podpunkt pierwszy. Zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu. Zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, niepochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu. Podpunkt trzeci. Zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. Paragraf 13. Upoważnia się wójta gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Paragraf 15. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy mają Państwo uwagi co do treści? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę, Pani Krystyna Mitów. Pani Maria Pawkiewicz. Pan Wacław Fedorowicz. Pan Zenon Radniuk. Przeciw. Pani Agnieszka Kondraszuk. Pani Ewelina Kukawska. Pan Sławomir Mitura. Pan Krzysztof Olecki. Pan Zbigniew Osowski. Pani Beata Sępkowska. Za. Pani Agnieszka Skierczyńska. Zbigniew Sokołowski za. Pan Zbigniew Ostapowicz. Za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że przy jednym głosie przeciwnym i jednym wstrzymującym, tak? Dobrze? Nie, jeden głos przeciwny. Uchwała została przyjęta. Następnym podpunktem D są zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Bardzo proszę o odczytanie projektu uchwały. I przypominam, że komisje również pozytywnie zaopiniowały ten projekt. Uchwała Rady Gminy Tuczna z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Na podstawie artykułu 232 ustęp 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 869 z późniejszymi zmianami. Rada Gminy Tuczna uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 9/68/19 Rady Gminy Tuczna z dnia 27 grudnia 2019 roku
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Paragraf pierwszy, ustęp pierwszy uchwały w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany. W związku z czym załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Paragraf pierwszy, ustęp drugi uchwały otrzymuje brzmienie. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. Paragraf drugi. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś pytania jeszcze? Nie zapytałem wcześniej w związku z tym projektem. Nie widzę. A czy są pytania, czy są uwagi co do treści? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Pani Krzysztyna Dudruk. Pani Maria Pankiewicz. Za. Pan Kacper Fedorowicz. Za. Pan Zenon Kapły. Za. Pani Agnieszka Kudraszu. Za. Pani Ewelina Kukawska. Za. Pan Sławomir Mitura. Za. Pan Krzysztof Olecki. Za. Pan Zbigniew Kosowski. Za. Pani Marta Setkowska. Za. Pani Agnieszka Skierpczyńska. Za. Zbigniew Sokołowski. Za. Pan Zbigniew Ostapowicz. Za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że ten projekt został przyjęty jednogłośnie. Następnym podpunktem E są zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. I tutaj również komisje pozytywnie zaopiniowały ten projekt. Czy mają Państwo pytania związane z tym projektem? Nie widzę. W takim razie odczytam projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Tuczna w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 713 z późniejszymi zmianami, Rada Gminy Tuczna uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 9/69/19 Rady Gminy Tuczna z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Określone w paragrafie pierwszym dochody budżetu gminy w kwocie 19 425 142 zł i 14 groszy zwiększa się o kwotę 59 153 zł do kwoty 19 484 295 zł i 14 groszy. Z tego dochody bieżące 15 803 017 zł i 58 groszy i dochody majątkowe 3 681 277 zł i 56 groszy. W tym punkt pierwszy otrzymuje brzmienie. Podpunkt pierwszy. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6 127 541 zł i 12 groszy. W związku z czym załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Określone w paragrafie drugim wydatki budżetu gminy w kwocie 20 933 473 zł i 61 groszy zwiększa się o kwotę 59 153 zł do kwoty 20 992 626 zł i 61 groszy. Z tego wydatki bieżące 15 746 238 zł i 78 groszy
i wydatki majątkowe 5 246 387 zł i 83 grosze. W tym punkt pierwszy i drugi otrzymują brzmienie. Podpunkt pierwszy. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 6 127 157 zł i 6 groszy. W związku z czym załącznik numer 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik numer 2 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały zleca się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy mają Państwo uwagi co do treści tego projektu? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę. Pani Krystyna Pińczuk. Za. Pani Maria Chodkiewicz. Za. Pan Kacper Fedorowicz. Za. Pan Zenon Karol. Za. Pani Agnieszka Kondraszuk. Za. Pani Ewelina Tukawska. Za. Pan Sławomir Mitura. Za. Pan Krzysztof Wolecki. Za. Pan Zbigniew Osowski. Za. Pani Wanda Sępkowska. Za. Pani Agnieszka Skierczyńska. Za. Zbigniew Sokołowski. Za. Pan Zbigniew Ostapowicz. Dziękuję bardzo. Że również ta uchwała została przyjęta jednogłośnie. Następnym podpunktem, podpunktem F, są plany przyjęcia pracy Rady Gminy Tuczna na 2021 rok. I tutaj również propozycje planów pracy komisje pozytywnie zaopiniowały. Odczytaliśmy również terminy, w których planujemy, przypominam, to jest plan, planujemy spotkania i pracę nad poszczególnymi działami. Czy mają Państwo jakieś pytania, chcą coś dodać w związku z tym projektem? Nie widzę. Bardzo proszę o odczytanie. Uchwała Rady Gminy Tuczne z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Tuczne na 2021 rok. Na podstawie artykułu 22 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2018 roku pozycja 994 oraz paragraf 25 statutu gminy Tuczna stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/23/02 Rady Gminy Tuczna z dnia 30 grudnia 2002 roku z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia statutu Gminy Tuczna, dziennik urzędowy województwa lubelskiego z 2003 roku nr 18 pozycja 865 zmienionym uchwałą nr 26/169/06 Rady Gminy Tuczna z dnia 31 marca 2006 roku, dziennik urzędowy województwa lubelskiego nr 116 pozycja 1968 oraz uchwałą nr 15/92/08 Rady Gminy Tuczna z dnia 26 września 2008 roku, dziennik urzędowy województwa lubelskiego nr 121 pozycja 2908. Rada Gminy Tuczna uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje plan pracy Rady Gminy Tuczna na 2021 rok zgodnie z załącznikiem. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy Tuczna. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo uwagi jakieś co do treści? Nie widzę. W takim razie przejdźmy do głosowania. Bardzo proszę. Pani Krystyna Mitruk. Za. Pani Maria Chodkiewicz. Za. Pan Kacper Fedorowicz. Za. Pan Zenon Karpiuk. Za. Pani Agnieszka Kondraszuk. Pani Ewelina Tukawska. Za. Pan Sławomir Mitura. Za. Pan Krzysztof Wolecki. Za. Pan Zbigniew Osowski. Za. Pani Wanda Sępkowska. Za. Pani Agnieszka Skierczyńska. Za. Zbigniew Sokołowski. Za. Pan Zbigniew Ostapowicz. Za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że również ten projekt został
przyjęty jednogłośnie. Następnym punktem piątym są sprawy dotyczące wnioski. Tak, bardzo przepraszam, jeszcze umknął nam jeden projekt. Projekt w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Tuczno. I tutaj również bardzo przepraszam za to pomyłkę. Komisje pozytywnie zaopiniowały ten projekt. Czy mają Państwo jakieś uwagi co do tego projektu? Tak, przed chwilką, a właśnie terminy tutaj również komisje, terminy pracy zaakceptowały pozytywnie. Czy są uwagi? Czy mają Państwo jeszcze jakieś, chcieliby coś dodać w związku z tym projektem? Nie widzę. W takim razie bardzo proszę o odczytanie. Uchwała Rady Gminy Tuczno z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Tuczna na 2021 na podstawie artykułu 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 994. Rada Gminy Tuczna uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przejmuje plany pracy stałych komisji Rady Gminy Tuczna na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącym stałych komisji Rady Gminy Tuczna. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę. Pani Krystyna Dmitruk. Za. Pani Maria Chodziewicz. Za. Pan Tarasław Fedorowicz. Pan Zenon Tarnów. Za. Pani Agnieszka Kondrasik. Za. Pani Agnieszka Kondrasika. Za. Pan Sławomir Mikura. Za. Pan Krzysztof Olęcki. Za. Pan Zbigniew Kosowski. Za. Pani Barta Sępkowska. Za. Pani Agnieszka Skipczyńska. Za. Zbigniew Sokołowski. Za. Pan Zbigniew Ostapowicz. Za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że również. Ten projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. I teraz właśnie przeszliśmy do punktu piątego, jakim są sprawy bieżące, wnioski i oświadczenia radnych. I może korzystając z tego, że mam mikrofon, wpłynęły, drodzy Państwo, dwie petycje. Jedna jest od mieszkanki naszej gminy. Druga wpłynęła, co prawda nie od mieszkańca, ale tutaj pani, jak zauważyłem na adnotacji, złożyła taką adnotację, pani Agnieszka Gocel, na wyjaśnienie ze strony internetowej, jednak bez podania adresu, danych. Dlatego przytoczyłem imię i nazwisko. I może odczytam te petycje, będą Państwo wiedzieli, o czym mówię. Działając tutaj petycja, te petycje są do przewodniczącego Rady Gminy Tuczna. Działając zgodnie z artykułem 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz ustawą z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach dających nam prawo do składania petycji w interesie publicznym, a także artykułem 18b ustawy o samorządzie gminnym, wzywamy Radę Gminy Tuczna do rozpatrzenia poniższej petycji i pilnego przyjęcia uchwały o treści poniższej. Uchwała. Zgodnie z artykułem 32 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. W związku z powyższym za niedopuszczalne uważamy jakiekolwiek działania władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych
wykluczające społecznie mieszkańców gminy Tuczna z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych. Działania rozumiemy jako regulacje prawne, a także wywieranie medialnej czy społecznej presji na urzędników czy funkcjonariuszy, przedsiębiorców, lokalne społeczności czy wspólnoty wyznaniowe, zachęcające do jakiejkolwiek formy segregacji mieszkańców gminy Tuczna. Jednocześnie przed rozpoczęciem zapowiadanych przez rząd Rzeczpospolitej Polskiej masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 planowanych od 2021 roku, których eksperymentalnymi biorcami mają być także mieszkańcy gminy Tuczna, uznajemy za zasadne i nieodzowne, by rząd Rzeczpospolitej Polskiej uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Stanowisko to uzasadniamy artykułem 39 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, zabraniającej poddawania obywateli eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażanej zgody. I tutaj podpis. Obie petycje są jednobrzmiące, dlatego drugiej petycji nie będę czytał, dlatego że treść po prostu jest identyczna. Kwestia, nie wiem, do przemyślenia dla radnych. Myślę, że na następnej sesji być może jakieś pomysły wśród radnych się pojawią. Czy może ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Także ja z petycji, jeżeli chodzi o rzeczy, które wpłynęły, miałbym tyle. Bardzo proszę, kto chciałby zabrać głos w sprawach bieżących wnioskach? Bardzo proszę, panie wójcie. Dziękuję. Chciałbym przytoczyć treść pisma, które otrzymałem w dniu 2 grudnia tego roku z upoważnienia wojewody lubelskiego od pana Cezarego Widomskiego, zastępcy dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli. Treść następująca. Działając na podstawie artykułu 85 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, w związku z wystąpieniem radnego Rady Gminy Tuczna pana Zenona Karpiuka dotyczącym kwestii zamieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej interpelacji i zapytań radnych Rady Gminy Tuczna oraz odpowiedzi na składane interpelacje i zapytania, niniejszym przekazuję stanowisko organu nadzoru w tej sprawie. W dniu 26 października tego roku do organu nadzoru wpłynęło pismo radnego Rady Gminy Tuczna pana Zenona Karpiuka. W przedmiotowym wystąpieniu pan Zenon Karpiuk wskazał, iż w dniu 1 października bieżącego roku skierował do wójta za pośrednictwem przewodniczącego Rady Gminy Tuczna interpelację dotyczącą zamieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej rejestru umów zawieranych przez wójta gminy Tuczna. Odpowiedź na złożoną interpelację została przez pana wójta udzielona pismem z dnia 14 października bieżącego roku. Z treści pisma pana Zenona Karpiuka wynika również, że przedmiotowa interpelacja, jak również odpowiedź udzielona przez pana wójta na złożoną interpelację nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tuczna. Okoliczności wskazane w wystąpieniu pana Zenona Karpiuka znalazły potwierdzenie w dokonanej przez organ nadzoru analizie treści zawartych w Biuletynie Informacji Urzędu. W Biuletynie Informacji Urzędu nie są udostępniane również interpelacje i zapytania kierowane do wójta przez radnych gminy Tuczna, jak również odpowiedzi udzielane przez wójta na składane interpelacje i zapytania. Problematyka udostępniania interpelacji i zapytań kierowanych przez radnych Rady Gminy do wójta została uregulowana w przepisach ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z artykułem 24 ust. 3 tej ustawy w sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.
Zapytanie składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ustęp 4, zdanie drugie stosuje się odpowiednio. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt lub osoba przez niego wyznaczona jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania. Treść interpelacji, zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości przez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Przytoczone przepisy zostały dodane mocą artykułu 1 punkt 9 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. W świetle powyższego należy stwierdzić, iż ustawodawca, regulując procedurę składania, rozpatrywania interpelacji, zapytań radnych do wójta gminy, nałożył na organ wykonawczy gminy obowiązek niezwłocznego publikowania treści interpelacji i zapytań oraz odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania w Biuletynie Informacji Publicznej, jak również na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Uchylanie się od wyrażonego w artykule 24 ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym obowiązku godzi wyrażoną w artykule 61 Konstytucji RP zasadę jawności działania organów władzy publicznej oraz stanowi wyraz braku poszanowania dla instytucji interpelacji i zapytań będących formą kontroli radnych w stosunku do organu wykonawczego gminy. Mając na względzie powyższe, przypominam panu wójtowi o ustawowym obowiązku publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tuczna interpelacji i zapytań radnych Rady Gminy Tuczna oraz odpowiedzi udzielanych na składane interpelacje i zapytania. Podpisano Cezary Widomski, zastępca dyrektora. To pismo spowodowane było złożonym przez pana Zenona Karpiuka pismem, no, które ja osobiście, zresztą i pracownicy, nie odebrali jako interpelację. Natomiast przytoczę treść. 1 października tego roku pan Zygmunt Litwiniuk, wójt gminy Tuczna, za pośrednictwem przewodniczącego Rady Gminy Tuczna, na podstawie artykułu 24 ust. 3, 6 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym, wnoszę o upublicznienie, zamieszczanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tuczna wszystkich zawartych w 2016, 17, 18, 19, 20 roku i na bieżąco przez Urząd Gminy w Tucznej, Gminę Tuczna i Wójta Gminy Tuczna umów pociągających za sobą wydatki z budżetu gminy Tuczna z poważaniem Zenon Karpiuk, podpisano. Na to pismo, które, jak podkreślam, nie traktowaliśmy jako interpelacji, ale naprawimy to, ile już nie naprawiliśmy. 14 października wysłaliśmy pismo, w odpowiedzi na pismo z dnia 1 października 2020 roku dotyczące upublicznienia, zamieszczenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tuczna wszystkich zawartych w 16, 17, 18, 19 roku i na bieżąco przez Urząd Gminy Tuczna, Gminę Tuczna i Wójta Gminy Tuczna umów pociągających za sobą wydatki z budżetu gminy Tuczna, niniejszym informuję. Zakres informacji, jakie jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek publikować w Biuletynie Informacji Publicznej, wynika z artykułu 6 ust. 1 punkt 1, 3 punkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. Są to w szczególności informacje o polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej, projektowaniu aktów normatywnych, programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywania i skutkach realizacji tych zadań. Punkt 2. Podmiotach, o których mowa w artykule 4 ust. 1, w tym o statusie prawnym lub formie prawnej, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,
strukturze własności podmiotów, o których mowa w artykule 4 ustęp 1, majątku, którym dysponują. Punkt 3. Zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w artykule 4 ustęp 1, w tym o trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych, trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej, sposobach stanowienia aktów publiczno-prawnych, sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania oraz rozstrzygania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych, naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko w zakresie określonym w przepisach odrębnych. Punkt 4. Danych publicznych, w tym treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających. C. Treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych. Punkt 5. Majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, innych prawach majątkowych przysługujących państwu, jego długach, majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas chorych, majątku podmiotów, o których mowa w artykule 4 ustęp 1 punkt 5, pochodzącym z zadysponowania majątkiem, o którym mowa w litera AC oraz pożytkach z tego majątku, jego obciążeniach, dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa w literze AC, mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami w sposobie pokrywania strat, długu publicznym, pomocy publicznej w ciężarach publicznych. Ponieważ w wyżej wymienionym katalogu nie wskazano umów pociągających za sobą wydatki z budżetu gminy, Urząd Gminy Tuczna nie publikuje tego typu umów. Nadmienić należy także, że publikowanie wyżej wymienionych umów wiązałoby się z dużym nakładem pracy, a na obecną chwilę żaden z pracowników nie ma w zakresie obowiązków tego typu zadań. W związku z tym spowodowałoby to konieczność zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na zwiększenie wynagrodzeń. Jak wiecie państwo, mamy bardzo dużo tych przetargów, inwestycji, także umowy są kilkudziesięciostronicowe. Niemniej jednak myślę, że wkrótce dojdziemy do tego, żeby publikować. Natomiast członkowie Rady, zgodnie z treścią artykułu 4 ustęp 2 ustawy o samorządzie gminnym, wykonywanie mandatu radnego, radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do uzyskania informacji i materiałów wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych oraz zakładów, przedsiębiorstw, innych gminnych jednostek organizacyjnych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej. Także szanowni radni, nie ma problemu, żebyście korzystali z pomieszczeń gminy. Dostaniecie jak najbardziej wszystkie materiały do wglądu. Także tutaj nie ma ograniczeń, ponieważ prawo tak mówi. Ponadto kompetencje kontrolne radnych są bardzo szerokie i powiem, troszkę mnie zdziwiło pismo pana radnego, skoro nie odezwał się tutaj do nas, do urzędu. Ma do dyspozycji pomieszczenie, może z niego korzystać. Natomiast ja, korzystając też sytuacji spowodowanej z COVID-em, poprosiłem pracowników, ażeby przygotowali, usystematyzowali umowy, które pociągają za sobą wydatki z budżetu gminy, urzędu. Natomiast nie ograniczyłem się do lat, które wskazał pan radny. Od 16 do 20 roku to okres czteroletni, to za bardzo nie wiem, jakim kluczem się kierował. Także ani to pięcioletni klucz, także poprosiłem pracowników, ażeby wszystkie umowy, te najstarsze,
przygotowali, prześwietlili. No i taką jedną z najstarszych umów jest umowa związana z projektem Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim. Jest to projekt z 2014 roku. Też ta umowa pociąga do wiosny przyszłego roku wydatki. Związana ona jest z dostarczeniem około 100 rodzin sprzętu komputerowego. Gmina Tuczna tutaj zapewnia dostęp do interneta, więc opłaca internet, opłaca serwis tego sprzętu. Wiadomo, komputery już mają 5 lat, także psują się. Ponadto na potrzeby tego projektu odkupiliśmy wieżę od Oranżu, tą, którą przy ujęciu wody w Tucznej. I te wszystkie umowy od 2014 roku są dostępne. Możecie Państwo radni się zapoznać. Zapraszam. To, co należy w BIP-ie umieścić, będzie na bieżąco umieszczane. Natomiast też chciałbym zaznaczyć, że w tym projekcie, akurat analizując te wszystkie materiały, zauważyłem, że beneficjentem jest jedna osoba z Rady Gminy obecnej kadencji. No i tak spojrzałem w oświadczenie majątkowe. Nie wiem, czy trzeba, czy nie trzeba. Natomiast ta osoba nie wykazuje w oświadczeniu majątkowym faktu osiągania korzyści z tego tytułu. Było, nie było, jest to sprzęt gminny. Co miesiąc gmina ponosi koszty. No ale myślę, że tutaj będzie okazja wyjaśnić. Ja osobiście, będąc radnym, wykazałbym jednak ten tutaj tą korzyść. Także dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Przypominam, w punkcie sprawy bieżące, wnioski i oświadczenia radnych. Nie widzę. W takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak przejść do punktu szóstego, jakim jest zamknięcie obrad. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie. Zamykam dzisiejszą sesję Rady Gminy.